Kętrzyn. W środku nocy zawaliła się połowa kamienicy warmińsko-mazurskie. Runęła kamienica w Kętrzynie. Strażacy na gruzowisku. Najprawdopodobniej, samoistnie, runęła część kamienicy w Kętrzynie, województwo warmińsko-mazurskie. Budynek zawalił się w nocy z piątku na sobotę. Gruzowisko przeszukiwało 9 zastępów strażaków, którzy sprawdzali, czy nikt nie został przysypany. W Kętrzynie częściowo zawaliła się dwukondygnacyjna kamienica, podała w sobotę warmińsko-mazurska straż pożarna. Budynek był pustostanem przeznaczonym do rozbiórki. Najprawdopodobniej w zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Do zawalenia części budynku mieszkalnego przy ulicy Sikorskiego w Kętrzynie doszło w nocy z piątku na sobotę. Runęła połowa dwukondygnacyjnego budynku o rozmiarach 9x4 metry. Druga część ze sterczącym dachem zawisła nad rumowiskiem, poinformował brygadier Paweł Gryciuk z Komendy Wojewódzkiej PSP w Olsztynie. Brak informacji o ewentualnych osobach mogących przebywać w tym budynku, zaznaczył. Ze względu na ryzyko dalszego zawalenia początkowo nie wprowadzano ratowników na rumowisko. Jednak po dokładnej analizie, przy zachowaniu środków ostrożności, rozpoczęto odgruzowywanie ręczne, a potem do dalszych prac użyto koparki. Działania strażaków trwały jeszcze w sobotę rano. W ocenie straży pożarnej, do katastrofy budowlanej doszło prawdopodobnie samoistnie. Zawalony obiekt był dobudówką do innego budynku. Ściany boczne były podstemplowane, a pustostan był ogrodzony i opatrzony informacją, że istnieje zagrożenie zawalenia. Na miejsce zdarzenia sprowadzono 9 zastępów straży pożarnej, z Komendy Powiatowej w Kętrzynie oraz OSP w Korszach, Karolewie i Reszlu.